Raus, Schweine! Raus! Weg vom Keller! Weiter, weiter! Halt! Nie jesteśmy wolni od historii. Nam się to może nie podobać i niekoniecznie musimy kultywować tę pamięć w sposób bardzo dramatyczny, ale jeśli o tym zapomnimy, to tracimy podwaliny tego, co buduje nas jako obywateli współczesnego świata. Pod tym względem historia jest ważna. Nie chodzi o pamięć bardzo dokładną, tylko o świadomość, która czasem pomaga, by pewnych błędów ewentualnie nie popełniać w przyszłości. Kiedy poznawałem świadków, którzy jeszcze żyli, zapoznawałem się z dokumentami, widziałem, że ten obóz jest zapomniany, nieobecny w świadomości Krakowian, miejsce w znacznym stopniu zabudowane po wojnie, co tu dużo mówić, po prostu sprofanowane. Jesteśmy tylko kilka kilometrów od Rynku Krakowskiego. Nieprzypadkowo ten obszar Niemcy wybrali na przyszły obóz pracy i obóz koncentracyjny. Na sporym obszarze, około 80 hektarów, umiejscowiono tu ponad 200 obiektów. Więźniami byli Żydzi z getta krakowskiego, później więźniowie polscy. Przez obóz przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zginęło. Przypuszcza się, że co najmniej 5 tysięcy w samym obozie. Przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie żyło 64 tysiące Żydów. Odznaczyli się tak naprawdę w swojej działalności w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Zdobywali mandaty do Rady Miejskiej Krakowa, pełnili funkcję prezydentów i wiceprezydentów, tak na przykład jak Józef Sare. Ta społeczność Żydów krakowskich w międzywojniu była dość zróżnicowana. Występowały tu różne odłamy judaizmu, judaizm reformowany, hasydzi, ortodoksi. Ludność żydowska od samego początku okupacji została poddana rozmaitym represjom. 8 września 1939 roku powołano Judenrat, tak zwaną okupacyjną gminę żydowską. Żydzi musieli oznakować swoje firmy, przedsiębiorstwa, restauracje gwiazdą Dawida. Ułatwiało to rabunek. Żydzi też często byli bici na ulicach. Szczególnie dotykało to Żydów ortodoksyjnych. Obcinano im brody, pejsy, nieraz ze skórą. Poza tym Żydów wyłapywano na ulicach do pracy, przy sprzątaniu. Ta seria rozporządzeń antyżydowskich miała na celu podkopanie żydowskiego bytu materialnego, jak również ograniczenie wolności. Mamy do czynienia z obowiązkiem noszenia gwiazdy Dawida przez Żydów od 12 roku życia. Żydom zablokowano konta, schowki, zlikwidowano szkolnictwo żydowskie, zamknięto dłużnice. I to wszystko jeszcze działo się w tym okresie przed powstaniem getta w marcu 1941 roku. Na wiosnę 1941 roku Niemcy rozpoczęli wznoszenie muru wokół krakowskiego getta. Jest to jedyny znany przypadek, kiedy ten mur okalający getto został wykonany w kształcie żydowskich nagrobków. Do dzisiaj zachowały się tylko dwa fragmenty muru, przy ulicy Limanowskiego i przy ulicy Lwowskiej. Zrobienie muru w kształcie nagrobków miało być prawdopodobnie dodatkową torturą psychiczną kierowaną wobec ludności żydowskiej. Marca 1941 roku wyszło rozporządzenie szefa dystryktu krakowskiego Otto Wächtera o utworzeniu getta w Krakowie. Ostateczny termin przesiedlenia został wyznaczony na 20 marca. Do tego czasu wszyscy Żydzi mieszkający w Krakowie musieli opuścić swoje mieszkania i razem z całym dobytkiem przenieść się do Podgórza, do utworzonego tam getta.
Na terenie, który wyznaczono pod obszar tak zwanej żydowskiej dzielnicy, wcześniej mieszkało około 3000 osób, więc teraz na tym terenie miało zamieszkać kilkanaście. Przepełnienie w getcie było ogromne. Ten obszar był zaniedbany, brakowało kanalizacji, nie był odpowiednio zelektryfikowany, nie było toalet, więc powstawały różne konflikty, kiedy nieznane sobie osoby musiały zamieszkać w danym mieszkaniu. Tulo Szeniren, mieszkający przy ulicy Józefińskiej 11, wspominał, że w dwuizbowym mieszkaniu przebywało około 22 osób. Jaka była motywacja okupanta, że ciebie tu zostali? Jaka była motywacja okupanta, byłoby ciekawe, że prawda? Ja tutaj zostałem? Otóż takim farmacjiratem, to znaczy takim od spraw aptekarskich, był pan Sztal, którego rodzinie znajdowała się apteka od 200 lat. I on stanął na stanowisku, że w aptece nie może pracować Żyd, nawet gdyby ta apteka znajdowała się w dzielnicy żydowskiej i poświęcona musiała być wyłącznie dla Żydów. Mój personel składał się z 3 osób, a później już z 2. Miałem przepustkę, która upoważniała mnie do wkraczania, do przechodzenia do getta i wychodzenia o każdej porze dnia i nocy. No ale to było problematyczne, bo w nocy wychodzić nie mogłem, bo właściwie musiałem pełnić cały czas dyżur nocny. Wysiedlenia to już były tragiczne, bo to już połączone było i z biciem, i z mordowaniem, i z strzelaniem. Jedno z najstraszniejszych to było październikowe. W ten czas masę padło zabitych, masę zostało wywiezionych w nieznane, to znaczy do obozów koncentracyjnych, skąd już więcej nie wrócili. W 1948 roku dawny Plac Zgody został na pamiątkę ofiar getta, nazwany Placem Bohaterów Getta. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się 68 krzeseł, które upamiętniają 68 tysięcy krakowskich Żydów, 1/4 mieszkańców przedwojennego Krakowa. Co roku w rocznicę likwidacji getta w marcu stąd rusza Marsz Pamięci, który pokonuje 2-kilometrową trasę do dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów. Z 6 grudnia 1942 roku getto zostało podzielone na część A dla osób mających dobre przedziały pracy oraz na część B dla osób starych, chorych, niedołężnych i dzieci. Likwidacja getta krakowskiego miała miejsce 13 marca 1943 roku. Ci Żydzi, którzy zamieszkiwali getto A, zostali przeniesieni do powstającego obozu pracy przymusowej w Płaszowie. Szli oni trasą przez ulicę Limanowskiego, Bielicką i Jerozolimską. Natomiast kolejnego dnia, 14 marca, zostało zlikwidowane getto B. Większość jego mieszkańców trafiła do KL Auschwitz. Bardzo dużo osób zostało zamordowanych podczas tych wydarzeń. Z 13 i 14 marca mówi się o 1200 do 2000 osób. O tym, że powstał obóz, zadecydowało na pewno dogodne położenie. Ukryty obszar między dwoma wzgórzami, bliskość miasta, bliskość linii kolejowej, bliskość zakładów pracy, miejsca takie, które nadawały się do eksploatacji więźniów, jak na przykład kamieniołom. Przede wszystkim Niemcy chcieli też zniszczyć dwa żydowskie cmentarze, które istniały w tym miejscu. Pamiętam, że mój dziadek był zachowany na tym cmentarzu płaszowskim, żydowskim. I mój
moi bracia powiedzieli mi, że oni pracowali na rozbijaniu tego cmentarza. Na terenie tych dwóch cmentarzy, liczącym około 12 hektarów, od grudnia 1942 roku komando robocze Barakenbau, Żydów, którzy docierali tutaj z terenu getta, budowało pierwsze baraki. Pracowali na cmentarzu. Mówiono, że ludziom żywym kazano pracować pośród trupów. I była to prawda. Ostatnie pochówki na tym cmentarzu odbywały się już za czasu istnienia getta w 1942 roku. Można sobie bardzo łatwo wyobrazić, na ile makabryczna i traumatyczna była to praca. Obok szarego domu postawiono dom przedpogrzebowy. To był zawsze obiekt na cmentarzach żydowskich, który służył pochówkom. Tam była kostnica, część do obmywania zwłok, tam się odbywały ceremonie pogrzebowe. To był monumentalny budynek w stylu bizantyjskim, ogromna budowla reprezentacyjna dla całej społeczności żydowskiej. W rozumieniu żydowskich mieszkańców potraktowanie tej bądź co bądź bardzo istotnej i naznaczonej religijnym charakterem budowli, jako stajni, chlewni, miejsca, gdzie przebywały kury, gdzie obok tłoczyły się konie, było aktem profanacji, który bardzo silnie wpłynął na morale i na charakter więźniów osadzonych w obozie. W czerwcu 1944 roku zapadła decyzja o doprowadzeniu do środka obozu bocznicy kolejowej. By tory mogły dojść do miejsca swojego przeznaczenia, należało wysadzić dwa obiekty na terenie obozu. Komendanturę i dwie kopuły, główną i jedną z bocznych hali przedpogrzebowej. Amon Goetz prowadził wtedy różnych oficjeli z miasta, funkcjonariuszy gestapo i innych, którzy przypatrywali się tej ceremonii. Gdy zakończyła się wojna i w 1946 roku na teren obozu weszła okręgowa komisja do badania zbrodni hitlerowskich, komisja stoi na tle w zasadzie nienaruszonej pozostałej jednej kopuły. No, czas upływał i w tej chwili obcujemy z takim fragmentem. Obóz płaszowski początkowo był wyłącznie dla ludności żydowskiej, przede wszystkim mieszkańców getta krakowskiego. Ale sytuacja zmieniła się w lecie 1943 roku, kiedy w lipcu Niemcy postanowili utworzyć tu tak zwany obóz pracy wychowawczej dla więźniów polskich. Zostałem aresztowany w 1943 roku. Przewieziony zostałem na ulicę Pomorską. Później stamtąd zostałem przewieziony z grupą 60 osób samochodami do obozu do Płaszowa. To była prawie rozbudowa obozu, bo dotychczas obóz to był od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Abrahama. A potem właśnie od 1943 roku, jak przemianowali już obóz na obóz koncentracyjny, poszerzyli cały teren w stronę Woli Duchackiej do ulicy Pańskiej, Sposzowicki, Bielicki. No i zostałem przydzielony do tak zwanego Arbeitskommando. Kierowano tu ludzi za właściwie drobniejsze przekroczenia, za wykroczenia administracyjne, za naruszenie godziny policyjnej, za naruszenie dyscypliny pracy. Później stopniowo również przysyłano więźniów z podejrzeniami o przynależność do ruchu oporu. Można by powiedzieć, że to był obóz w obozie dla wyodrębnionej grupy. Ta sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy powstał obóz koncentracyjny. W ramach wielu różnych zmian te obozy oba połączono, nadano więźniom wspólną numerację. Ta odrębność została zniesiona. Gdy obóz był obozem pracy i podlegał komendantowi policji gestapo na dystrykt krakowski, był czasem, kiedy więźniowie nie byli ewidencjonowani i o ich życiu decydowała wola komendanta. I czynnikiem, który w jakimś sensie najbardziej realnie wpływał na to, czy ktoś przeżyje, czy nie przeżyje, była rzeczywiście wola i sadystyczna skłonność Amona Goetza. Więźniowie mieli głęboką świadomość tego, że mogą być zastrzeleni zupełnie bez powodu. Odetchnęli, co wydaje się dość kuriozalne, gdy obóz stał się obozem koncentracyjnym.
Krakowie odbyła się słynna wielka łapanka w mieście na mężczyzn 6 sierpnia 1934 roku, co było uważane za akcję prewencyjną niemieckiej Policji Bezpieczeństwa wobec niedawnego wybuchu Powstania Warszawskiego. No i Niemcy oczywiście obawiali się podobnych rozruchów w Krakowie. Wtedy przywieziono do obozu około 6 tysięcy polskich mężczyzn. Wjechaliśmy do obozu Płaszowskiego. Wjeżdżając z takiego wzgórza, zobaczyłam przez jakąś szparę Apelplatz, tłum ludzi na apelu i szubienicę, na której wieszano krewnego mojej cioci. Zawsze każdy zostawia dłuższy kawałek gliny i zakłada z tyłu tu. A oni to specjalnie dawali tutaj stryczek. Także tylko tą tętnicę tutaj zgniatą, nie z tego. I krótko. Jak zerwali, to tylko skoczył tyle. Nie zerwał, tylko wisiał i dusił się. No dusił się żywcem. Tutaj odbywały się publiczne egzekucje. Tutaj odbywały się selekcje. Na tym placu odbył się bardzo silnie zapamiętany przez większość więźniów, którzy byli wówczas w obozie, apel zdrowotny 7 maja 1944 roku, kiedy to przybyły z obozu na Majdanku już wówczas naczelny lekarz obozu Płaszowskiego, dr Blanke, dokonał selekcji więźniów przed spodziewanym transportem więźniarek węgierskich. Należało przerzedzić obóz. Wybrali około 2000 ludzi, których później, w tydzień później wysłano do Auschwitz, z czego 1500 od razu wymordowano. I wtedy również zabrano, oblicza się, że blisko 300 małych dzieci. Wrzucano ich po kolei na te samochody i tak ich wywożono. I wywożono je na pewną śmierć. To był straszny dzień. To były chyba najbardziej drastyczne dni, jakie ludzie przeżywali w tym czasie w obozie. Wszystkie te dzieci 14 maja 1944 roku zostały wysłane do KL Auschwitz. Temu towarzyszyła muzyka, radiowęzeł obozowy, który mieścił się tuż przy głównej bramie do obozu. Nadawał niemiecką piosenkę Mamusiu kup mi konika, zresztą radiowęzeł obozowy w relacjach więźniów wielokrotnie towarzyszył stosownymi według załogi utworami różnym, najczęściej bardzo trudnym momentom życia obozowego. Pamiętam jak dziś, jak przyjechał taki samochód, taki autobus nazwijmy to, i wysiadali ludzie z tego autobusu, poprawiając sobie odzież, otrzepując się z jakichś okruchów, bo może coś tam jedli w tym autobusie. Matki poprawiały dzieciom kokardki, żeby były równiutkie. Poprawiały odzież, poprawiały garderobę. I w pewnym momencie ci wszyscy ludzie znajdowali się w rowie, w głębokim rowie. To była tak zwana chujowa górka, gdzie tych ludzi z bardzo wielu państw europejskich rozstrzeliwano dosłownie w parę minut. W obozie Płaszowskim były 3 miejsca masowych egzekucji. Pierwsze nad starym cmentarzem żydowskim. W 2 masowych grobach pochowano m.in. 1000 ludzi z getta krakowskiego i później dokonywano tam przez długi czas egzekucji tych, których uznano za nieprzydatnych w obozie. W lecie 1943 roku miejsce egzekucji przeniesiono właśnie tutaj. Ta przestrzeń nazywana była przez więźniów chujową górką. Nazwa wywodzi się od nazwiska jednego z funkcjonariuszy, jednego z SS-manów, Edwarda Hujera, Hujara, w zależności od pisowni. W obozie Płaszowskim nie było kompanii egzekucyjnej. Strzelali wybrani funkcjonariusze. Decyzja, który z nich był egzekutorem, była przypadkowa i więźniowie po prostu z tym funkcjonariuszem skojarzyli tę przestrzeń.
To trwało do lutego 1944 roku, po czym przeniesiono je na kolejne podobne miejsce, tak zwany cipowy dołek. Język obozowy często poprzez swoją brutalizację, poprzez swoją niestosowność oswajał rzeczywistość. Byli dwaj lekarze niemieccy, którzy nadzorowali szpital, zwłaszcza dr Max Blanke, który przybył w 1944 roku, zarządził właśnie uśmiercanie więźniów będących w beznadziejnym stanie zastrzykami benzynowymi. Romek Bosak, który traci w obozie dwoje dzieci, swoją żonę, nie traci poczucia odpowiedzialności za to, co obserwuje. Z okna robi notatki na zdobytych skrawkach papieru typu kasa przyjmie na odwrocie. Notuje, ilu dzisiaj zamordowano ludzi. Czyni to przez 17 miesięcy. Świetnie poinformowany były więzień Mieczysław Pemper, znany skądinąd jako sekretarz Amona Goetta. W ogóle bardzo pozytywna postać, jeśli chodzi o dzieje obozu, jego działalność i tak dalej. Mówił, że według jego szacunków co najmniej 2000 Polaków rozstrzelano w takich zbiorowych egzekucjach, ludzi przywożonych więźniom Montelupich. Wiązali ręce i taśmą dęza, to jest, wie pani, rury wodociągowe się od tego, to jest taka tłusta. Owijali ręce i w pomieszczeniu małym zostawiali i podpalali te ręce. I zostawiali takiego człowieka. Proszę sobie wyobrazić, jak ten człowiek konał. Nie był w stanie tego zerwać, bo nie zerwał. I płonął od rąk. To była powolna śmierć. A oni ryczeli ze śmiechu, jak on tańczy. Najgorsze to jest to, że te gęby takie szlachetne, takie miłe, takie uśmiechnięte, a w każdej chwili to jak wampiry. To było najgorsze. Salomon, on jest 8 lat starszy ode mnie i powiedział, że pracował na drodze gdzieś tutaj w obozie i komendant przyjechał na koniu i dwoma psami i tak w jednym momencie tak powiedział, żeby jeden pies atakował mojego brata i złapał go tutaj na boku. I tak dalej. Ale on się jakoś poparł na jakimś łopatą albo coś, nie wiem, nie pamiętam, co powiedział. I jeszcze stał. I jeszcze stał. A ten pies rwał tutaj kawałek. W lutym 1943 roku do Krakowa, do Płaszowa przybył Amon Leopold Goethe. To jest postać, która głównie za sprawą filmu Lista Schindlera najsilniej związała się z świadomością odbiorców z tym terenem. Przyjechał tutaj i dostał za zadanie przystosować obóz bardzo szybko do tego, by przyjął mieszkańców likwidowanego getta i rzeczywiście przeprowadził tę inwestycję. Oprócz tego, że był sprawnym organizatorem, był też w istocie osobą o skłonnościach psychopatycznych, sadystycznych. Był morfinistą, cukrzykiem, te wszystkie rzeczy w jakimś sensie kształtowały jego charakter i jednocześnie wpływały na życie więźniów. Budził powszechny strach i grozę. Raz swoim wyglądem, był to dwumetrowy olbrzym. Poza tym to był rzeczywiście rasowy zbrodniarz, taki, który lubił swoją robotę. Od początku traktował więźniów bezpardonowo. Znany był z tego, że strzelał do ludzi bez zastanowienia. Dyktował jednemu swoich więźniów, Mietkowi Pemperowi, który był stenopistą, listy nawet takie oficjalne, ale też listy do rodziny. Przez okno patrzył, że który z więźniów za słabo, za wolno pracuje, wstawał od stołu, gdzie dyktował Mietkowi Pemperowi. Wiem to od niego, osobiście go poznałem, spotykałem się z nim parę razy po wojnie. Odchodził od dyktowania, strzelał przez okno, zabijał pracownika i wracał do Mietka. To na czym żeśmy stanęli? Goethe został oskarżony o nadużycia władzy, a przede wszystkim o zagarnięcie mienia pożydowskiego. I 13 września 1944 roku został aresztowany.
decyzją tutaj sędziego sądu, to był specjalny sąd dla SS w Krakowie. Dochodzenia przeciwko niemu nie zakończono do końca wojny. Trzeba pamiętać, że pierwszych więźniów w Płaszowie osadzono już w grudniu 1942 roku. Obóz nie był jeszcze do tego przygotowany. Nie była wykończona szereg urządzeń, nie było wody, baraki były nieogrzewane. Więźniowie mieszkali w skrajnie dramatycznych warunkach. Lekarz, który był z tatą w obozie, to mówił, że jak mu się bardzo chce jeść, żeby szedł i żeby pić po trochu tej wody. Obóz początkowo planowany dla 4-6 tysięcy mieszkańców przyjął w momencie najbardziej szczytowym około 24-25 tysięcy więźniów. Oni głodowali. Po prostu racje żywnościowe były bardzo małe, a ponieważ kuchnia była na terenie żydowskim, to nawet były takie na początku niesnaski między tymi więźniami, że obrzucali się obelgami, że Żydzi dostają gęściejszą zupę, a Polacy po prostu samą wodę. Tutaj mamy oryginalny list więźniarki Płaszowa z marca 1944 roku. Maria Kapelner pisała do jakiegoś znajomego Polaka, nie znamy jego nazwiska, z prośbą o pomoc. Tu jest takie dramatyczne zdanie na przykład, że znalazłam się w obozie pracy i dosłownie umieram z głodu i chłodu. Ona prosi o przekazanie jakichś pieniędzy, ewentualnie sprzedanie futra męża, gdzie te środki posłużyłyby dla polepszenia jej losu. Jedną z rzeczy charakterystycznych dla obozu płaszowskiego był poziom higieny, który tutaj panował i który zapobiegł wybuchowi epidemii tyfusu na przykład, które te epidemie były charakterystyczne dla większości obozów drugowojennych. Praca, jak wiadomo, to była ten główny motyw, który jakby sankcjonował w ogóle istnienie obozu. I Niemcy od początku przykładali do tego ogromną wagę. Dołączano kolejne fragmenty gruntów i tam, w tej najnowszej części, były ulokowane domy przeznaczone nie tylko dla załogi obozu, ale również dla pracowników firm, które prowadziły produkcję w ramach struktury obozowej. To były firmy Madrycz przede wszystkim i firm krawieckich, które tutaj właśnie produkowały na potrzeby wojska i przemysłu zbrojeniowego. Tworzono tutaj warsztaty, które skupiały rzemieślników żydowskich, którzy zajmowali się podobną działalnością, czy mieli swoje warsztaty w getcie. Z tego Płaszowa dojeżdżałam do fabryki Oskara Schindlera na ulicy Lipową. I tam miałam nowe zajęcie, mianowicie tam się robiło części do, nie wiem, czy do samolotu, czy do karabinów. Tam były takie małe buksy, które się obrabiało w oliwie zmieszanej z wodą. To było bardzo wyniszczające moje dłonie. Ja miałam tutaj czraki, forunkuły. Na jednej ręce 3, na drugiej ręce 4. Komanda robocze więźniów wychodziły do miasta i pracowały w dziesiątkach różnych miejsc w Krakowie. W instytucjach cywilnych, wojskowych, w szpitalach, magazynach, przy budowie dróg na przykład. Ulica, która sąsiaduje z dołkiem, ulica Kamieńskiego, była ulicą budowaną rękami więźniów. To była o tyle dobra praca, można powiedzieć, dla więźniów, bo przede wszystkim wychodzili z obozu, pod eskortą naturalnie. Ale była możliwość pod wielką groźbą, że mogą ich złapać zarówno osoby, które donosiły jedzenie albo jakieś listy, albo jakieś informacje. W każdym razie była taka możliwość, bo to był jednak otwarty teren, bardzo duży i zawsze ktoś tam przechodził i zawsze ktoś z rodziny mógł przynieść coś. I
impulsem takim do tego, żeby organizacyjnie jakoś się formować, to była likwidacja julagów, która była takim momentem ostrzegawczym, że może nastąpić kiedyś likwidacja obozu i no, nieprzewidywalne kroki SS. W związku z tym zaczęły się dyskusje, spotkania, tworzenie piątek konspiracyjnych w różnych warsztatach. To byli ludzie, którzy często byli powiązani z różnymi organizacjami żydowskimi. Późniejsza w lecie 44 zarządzona ewakuacja, szybko następujące transporty zdezorganizowały cały ten ruch i właściwie z tych środków, które ci ludzie zebrali, nie zrobiono żadnego użytku, ale trzeba docenić ich determinację, ich to poczucie też, że byli osamotnieni, że nie mieli kontaktów z polskim podziemiem. Postanowiłem sfilmować obóz koncentracyjny w Plaszowie. Zrobiłem zdjęcia dwukrotnie. Raz 25 września 1944 roku i 17 stycznia 1945 roku. Zdjęcia wykonywałem kamerą filmową 16 mm szerokości, umieszczoną pod marynarką i zawieszoną na pasku na szyi. Zaszedłem na tył obozu koncentracyjnego i z odległości 10 do 15 metrów zacząłem filmować. Filmowałem wówczas, gdy strażnik odwrócony był do mnie plecami. To nie jest obiekt związany z historią obozu płaszowskiego, ale akurat tutaj 10 września 1939 roku, w tym miejscu, przy murze cmentarnym nowego cmentarza żydowskiego, Niemcy rozstrzelali 13 Polaków, przypadkowych ludzi zabranych z pobliskich domów. Obóz był miejscem egzekucji gestapo krakowskiego. Tutaj przywożono więźniów zarówno z więzienia na Montelupich, jak i z aresztu z siedziby gestapo przy ulicy Pomorskiej. Tutaj trafiały ofiary obław i pacyfikacji wsi, na przykład Rybna. Według relacji rozstrzeliwano tutaj, zdarzyła się taka egzekucja dezerterów niemieckich. Zdecydowaną większość policji polskiej na terenie dystryktu krakowskiego stanowili ludzie, którzy działali na rzecz Polaków i na rzecz polskiego państwa podziemnego, nie wahając się współpracować z jego strukturami. W 1943 roku doszło do gigantycznej wsypy tutaj właśnie w tejże Policji Krakowskiej, gdzie w jednym dniu zniknęło około 80 policjantów. Niestety ze względu na zniszczenie akt polskiej policji nie da się dokładnie ustalić tej liczby. Ich wszystkich przywieziono tutaj na teren obozu koncentracyjnego w Płaszowie i rozstrzelano. Wiemy to tylko i wyłącznie właśnie dzięki relacji plutonowego Banasia, ponieważ Niemcy zniszczyli wszelkie dokumenty z tym związane. Jedynym śladem tego, że to się stało, są akta kadrowe, ponieważ w jednym dniu skreśla się z ewidencji kilkunastu ludzi. Wraz ze zbliżaniem się frontu zapadła decyzja o ekshumacji pochowanych ciał, ponieważ zarówno w pierwszym miejscu przy Bagrze, jak i przy Chujowej Górce zakopywano ciała. Dopiero od lata 1943 roku rozpoczęto proces spalania. Natomiast kilka tysięcy ciał było ciągle w ziemi. Układano stosy, dokładano drewno, nad ranem polewano to benzyną i w ciągu dnia te stosy zwłok paliły się. Śmierdziało tak, że ta pamięć, a jak zwłoki ludzie się palą, tutaj, tam, w innych miejscach, a nie można zapomnieć. Nigdy.
Według relacji po spaleniu ciał ekshumowanych z masowych mogił zebrało się 17 furmanek prochów, które rozsypano na terenie obozu. Tak więc z punktu widzenia kultury, etyki, on jest cmentarzem w jakimś sensie, a jest również cmentarzem w sensie dosłownym, ponieważ 12 hektarów jego powierzchni stanowiły cmentarze żydowskie istniejące tutaj już przed wojną. Wiosną 1945 roku powstała Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. W sierpniu 1945 roku wiedziano już, że Amon Göth na terenie Niemiec został złapany i oczekuje na ekstradycję do Polski. Przygotowywano proces. Szczęśliwym trafem ocalało wielu więźniów obozu w Płaszowie i ci ludzie byli doskonałymi świadkami we wszystkich przygotowywanych procesach i działaniach wymiaru sprawiedliwości. Osądzono kilkanaście tysięcy ludzi w Polsce po wojnie. Z tego znaczna część dotyczyła tutaj Krakowa, ziemi krakowskiej, funkcjonariuszy obozu, różnego rodzaju konfidentów, współpracowników i tak dalej. Oczywiście w tym czasie najważniejszy był proces Amona Götha, komendanta obozu. Odbył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. To był specjalny sąd stworzony dla osądzania największych zbrodniarzy w Polsce wtedy. Był to pierwszy proces w Krakowie. Wyrok mógł być tylko jeden. Zapadł 13 września 1946 roku. Tutaj mamy oryginalne obwieszczenie Najwyższego Trybunału Narodowego zawiadamiające o wykonaniu wyroku w więzieniu Montelupich. Zmienił się front, zbliżał się coraz bardziej, obóz zaczął się zwijać. Demontowano baraki, wywożono je w głąb Rzeszy, demontowano części urządzeń mechanicznych. 14 stycznia wymaszerowała stąd ostatnia kolumna więźniarska pod dowództwem ostatniego komendanta Szubkego w kierunku KL Auschwitz, a 4 dni później weszli Rosjanie. Jeśli chodzi o zachowane fragmenty historii obozu, jest ich niewiele. Skrzyżowanie głównych ulic obozowych. Za nami Szary Dom. W podziemiach tego obiektu urządzono wewnętrzne więzienie obozowe, areszt. Jednocześnie było to miejsce, gdzie ludzi przywożonych, aresztowanych w mieście i oczekujących na egzekucję chwilowo przetrzymywano, a później z tego miejsca wprost wyprowadzano na miejsce stracy. Przez bardzo długi okres czasu nie wyglądało to za dobrze. Zapomniane miejsce. To miejsce, trzeba przyznać, dopiero ożywił pomnik. Gdy zobaczyłem ten sześcioboczny kopiec usypany jako ślad dawnych fortyfikacji austriackich, to myślałem sobie, to dominuje nad otoczeniem i to miejsce jest idealne na pomnik. Skala zbrodni była olbrzymia. Obok Żydów byli jeszcze Polacy, byli Węgrzy, byli Słowacy i byli Cyganie. To powinno znaleźć swój wyraz. I wtedy te ściśnięte postacie, zamknięte w prostej formie, prawie klasycznej formie, z tą wyrwą przelatującą na poziomie serc, to była właściwa odpowiedź. Ta druga strona jest niczym innym jak przerwaną kartą, na której jest napis: w hołdzie pomordowanym ofiarom ludobójstwa dokonanego przez hitlerowców w latach 43-45. Ale stanął tylko pomnik. Koło niego później stanęły dwa. Nasze, małe, upamiętniające. Co to za miejsce i kto tu został zamordowany? Ponieważ teren został wpisany do rejestru zabytków, to mogę spać spokojnie, że za chwilę nie powstaną tu blokowiska. Dla mnie to są tereny jakże ważne, ale jakże straszne.
Problem obozu Płaszów to jest taka niezabliźniona rana Krakowa od zakończenia II wojny światowej. I tak na dobrą sprawę nie do końca było wiadomo, w którą stronę powinny potoczyć się losy miasta w tym obszarze. Najlepszym dowodem jest fakt, że już połowa tego obozu została zabudowana budynkami mieszkalnymi, ale nie tylko. Co zresztą jest słusznie dzisiaj wypominane nie tylko przez historyków, ale również przez mieszkańców Krakowa. W związku z tym musimy zadbać o tą pozostałą połowę tego obozu po to, żeby w odpowiedni sposób upamiętnić ofiary tego potwornego miejsca. Szereg prac studialnych, które toczyły się wcześniej, w tym łącznie z projektem architektonicznym, przetarły szlak. W 2006 roku gmina Kraków ogłosiła konkurs na zagospodarowanie byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Tak się zdarzyło, że wygraliśmy ten międzynarodowy konkurs. Doszliśmy do wniosku, że tumult całego otaczającego nas świata wymaga, aby osoba, która wchodzi na teren obozu, była do tego przygotowana, aby przeszła pewną transformację, wyciszyła się, a również zapoznała się z miejscem. Stąd pomysł memoriału, który został całkowicie umieszczony pod ziemią, a jedyne przedostające się tam światło to poprzez ścianę luźno ułożonych kamieni. Ściana, która daje możliwość wglądu światła, dość ograniczony do wnętrza memoriału, w którym wychodzimy rampą już na wierzch, na poziom terenu. Wyjście na poziom terenu, wejście do obozu, zawieszona kładka i multimedialne panele. I to, co chyba najbardziej cieszy, już widać jakiś efekt pracy. Ta praca z wielu powodów zyskała z jednej strony uznanie, ponieważ jest to praca, która niewątpliwie bardzo ciekawie rozwiązuje problemy krajobrazowe. No, z drugiej strony spotkała się z wieloma zastrzeżeniami, które dotyczą, no, rzekłbym to, kompatybilności tej formy upamiętnienia do tego terenu. Ruszyły prace, zaczynamy coś robić, już widać efekty. I mam nadzieję, że jeśli za 2 lata spotkamy się w tym miejscu, to ten teren będzie zupełnie inaczej wyglądał. Uznaliśmy, że to zadanie powinno być powierzone Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, które posiada dorobek, ale także posiada fachowców, którzy potrafią w drodze dialogu z zainteresowanymi środowiskami, organizacjami, osobami, instytucjami, przeprowadzić ten proces przywracania obozu Płaszów pamięci nie tylko miasta, ale także Polski. Wychodzimy od pracy konkursowej, ponieważ ta praca uzyskała w pewnym momencie najwyższe oceny, ale mamy tą świadomość, że ta praca konkursowa będzie musiała ulec przedefiniowaniu. W jaki sposób? No, to właśnie się okaże, ponieważ prowadzimy w tej chwili bardzo szerokie rozmowy z wszystkimi, którzy są tym zainteresowani, czyli zarówno ze środowiskami żydowskimi, i to tymi na świecie, i tymi, którzy są tym zainteresowani, czyli żydowską gminą wyznaniową w Krakowie, oczywiście ze środowiskami konserwatorskimi, oczywiście także z mieszkańcami, którzy tutaj wokół żyją, a bardzo często o tym, że żyją w sąsiedztwie obozu koncentracyjnego Płaszów, dowiedzieli się, kiedy tutaj zamieszkali, nie byli tego świadomi. Cały teren jest pod opieką konserwatora zabytków. Dlatego właśnie mieszkające obok osoby zdziwił tajemniczy remont. Ja z nimi rozmawiałam, nie chcieli, ale jakieś kamienie żeśmy wykopali, ale to jest teren byłego cmentarza. Nie chcieli rozmawiać, pouciekali. Koparki wjechały na początku tygodnia. Z relacji mieszkańców wiadomo, że to były krótkie i często przerywane roboty. Niestety, maszyny dokopały się do skrywanej w ziemi tragicznej historii tego miejsca. Wykopali rów pod rury, no a niestety wykopali też kości ludzkie prawdopodobnie. Właścicielem terenu jest gmina wyznaniowa żydowska w Krakowie. Jestem przerażony w ogóle tym, co się stało. Nie ma jakiejś możliwości, żeby ktoś nie wiedział, na jaki teren wchodzi. A jest możliwe, żeby ktoś wydał pozwolenie? Nie wierzę, żeby ktoś wydał zezwolenie. Na pewno nie my. Przedstawiciele gminy żydowskiej zabezpieczyli już rozbite fragmenty nagrobków. Kości natomiast przekazano do Instytutu Ekspertyz Sądowych. Niefortunna inwestycja to prawdopodobnie gazociąg do nowo wybudowanych bloków. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.
Obóz koncentracyjny w Płaszowie był jednym z mniejszych obozów, ale to nie znaczy, że jego ranga była mała. Poza tym to jest kawał historii naszego miasta, fragment bardzo istotnej historii, zagłady części krakowian, którzy przez lata tworzyli kulturę i dźwigali to miasto. Ci ludzie w większości zostali zamordowani. Jest naszym wspólnym obowiązkiem dzisiaj pamiętać o tych czasach zagłady i o tym specyficznym miejscu, które nie jest tak odległe od centrum, a wydaje się dzisiaj zapomniane. Warto chodzić tutaj, jeśli ktoś z nas sam odczuwa potrzebę pamięci, bo osobisty spacer, nawet po terenie, który w zasadzie w tej chwili skrywa bardzo niewiele autentycznych dowodów, które mówią o historii, które są tak ważne, ten osobisty spacer jednak trochę zmienia, szczególnie gdy towarzyszy mu głęboka świadomość, że to było miejsce, które było obozem pracy i koncentracyjnym, że do Rynku Krakowskiego jest on niespełna 4 kilometry i że jakby naszym zbiorowym obowiązkiem mieszkańców Krakowa jest pamiętać o tym i umieć o tym opowiedzieć komuś, kto spyta. A poza tym jest to jakby dowód na to, że historia obozów to nie jest tylko historia miejsc pomników, miejsc takich jak Auschwitz-Birkenau, bo sieć obozów koncentracyjnych i obozów pracy była niebywale rozległa.